Witajcie. O, witajcie. No nie, a p***a dostanę. Będę nagrywał do końca życia, nie? Siema, witajcie ponownie na kanale Głodnemu Chleb na Myśli. Dziś zabawimy się w mały eksperyment. Zrobimy sobie ciasto gryczane. Będzie ono jednocześnie bezglutenowe, dlatego odpowiednie dla wszystkich osób, które nie mogą sobie pozwolić na jedzenie glutenu. Natomiast przepis na to ciasto będzie pochodził z ponad 100-letniej książki kucharskiej. Jest to Kuchnia Polska w przepisach Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Pokazywałem już Wam kiedyś tą książkę. Jeżeli uda się Wam ją dostać, to serdecznie polecam. Niestety nie jest ona na chwilę obecną wydawana, ale czasami w antykwariatach można jeszcze ją gdzieś znaleźć. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Nie robiłem nigdy jeszcze tego ciasta. Język, którym napisany jest sam przepis, jest dość archaiczny. Trzeba przełożyć te miary na dzisiejsze, tak żeby wszystko się zgadzało, ale myślę, że na pewno sobie jakoś damy rady. Dlatego nie ma co zwlekać, zabieramy się za robotę. Zgodnie z przepisem rozpoczynamy od ubicia masła na biało. Do ubitego masła dodajemy po jednym jajku. No i klops. Niestety nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli. Niestety masa się rozdzieliła, ale to nic. Spróbujemy ponownie, tym razem z lekkimi modyfikacjami. Tym razem do ubitego masła zacząłem dawać cukier, puder oraz jajka na zmianę. Upewniłem się, że i jajka, i masło mają podobną temperaturę. A jajka rozczepałem na jednolitą masę, aby łatwiej było ją delikatnie dolewać. Tym razem się udało, uzyskałem fajną, jednolitą, puszystą masę. Do masy dodajemy mąkę migdałową. A następnie mąkę gryczaną. Na koniec zostanie nam całkiem fajna i zgrabna masa. Autorka przepisu zaleca, aby ciasto upiec w jednym kawałku, a potem je rozciąć. Ja natomiast, aby ułatwić sobie sprawę, podzieliłem masę na dwie części i upiekłem w dwóch keksówkach. Nasze foremki smarujemy masłem i wysypujemy bułką tartą lub mąką gryczaną, aby było bezglutenowo. Czas na piekarnik 175 stopni 45 minut. Moi drodzy, ciasto mamy już w piecu. Teraz czas na kilka słów o autorce tego przepisu. Pani Lucyna Ćwierczakiewiczowa, bardzo znana i bardzo popularna autorka wielu poczytnych książek kucharskich z przełomu XIX i XX wieku. Podobnoż postać bardzo barwna i bardzo ekscentryczna, natomiast na tą ekscentryczność raczej mogła sobie pozwolić, ponieważ równo 100 lat temu w 23 roku podliczono i okazało się, że sprzedała około 130 tysięcy egzemplarzy swoich książek, co na tamtą chwilę oznaczało wynik lepszy niż wynik Adama Mickiewicza. Po 45 minutach badamy ciasto patyczkiem. Jestem w szoku, że nawet bez użycia proszku do pieczenia to ciasto całkiem fajnie wyrosło. Podkładamy na łyżce tak, aby pod spodem była cyrkulacja powietrza i odstawiamy do wystygnięcia. W czasie, gdy nasze blaty ciasta stygną, przygotujemy sobie lukier, którym będziemy je potem polewać. Białko rozszczepujemy, gdy jest już w miarę zwarta i związana piana, zaczynamy dosypywać cukru pudru po troszeczkę, pamiętamy, żeby cukier pudru był przesiany. Na sam koniec kilka kropel soku z cytryny. Oraz ja dodałem teraz trochę pasty waniliowej, której zapomniałem dodać do ciasta.
Lukier foliujemy, aby nam nie wysechł i wracamy z powrotem do naszego ciasta. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, będę bardzo wdzięczny, jeżeli klikniesz suba i łapkę w górę pod tym filmikiem, to na pewno pomoże dotrzeć do większej ilości osób i pomoże w rozwoju kanału. W jednym z blatów odkroiłem górę tak, aby była płaska. Smarujemy dużą ilością kwaskowatej marmolady. Ja w tym wypadku użyłem czerwonej porzeczki. I składamy ciasto w jedną całość. Szykujemy blaszkę do pieczenia zabezpieczoną folią spożywczą. Na to kładziemy słoiczek, na słoiczek nasze ciasto i polewamy lukrem. Nasze ciasto gotowe, jest pyszne na świeżo, ale zauważyłem, że jeszcze lepsze jest na drugi i następny dzień. Życzę smacznego, dzięki serdecznie, że byliście ze mną i zapraszam do kolejnego odcinka. 18 i 19.